Przed występem grupy wideo ekipa techniczna musiała się nieco natrudzić, żeby zawiesić wielką pachtę z ich nazwą, ale dla takiego wejścia opłacało się to zrobić. Gdy Bartek Budyń-Szymański rozgrzewał tłum po jednej stronie płachty, Wojtek ZZW Łuszczykiewicz podgrzewał atmosferę z drugiej strony. Panowie uzupełniają się doskonale także poza sceną. Wystarczy oddać im mikrofon i opowieść płynie sama. Dlaczego ZZW? Nie wiem naprawdę. Tak naprawdę, przecież to było tak, kiedy zakładaliśmy zespół, nie chcieliśmy od razu ujawniać nazwisk swych, gdyż nie chcieliśmy, żeby pewnego rodzaju naleciałości oraz skojarzenia z tym, co robiliśmy wcześniej, przeszkodziły nam w przyszłej, zaplanowanej przez nas szczegółowo karierze. A to przetargałem ze Stanów po prostu, tak nam nie mówili tam ZZ. A Wu to chciałem być tak jak ten reżyser filmów akcji, Wu, że Łuszczykiewicz. Takie to było odkrywcze i to była najbardziej żenująca ksywa, jaką kiedykolwiek nosił ktokolwiek w światło muzyczne w Polsce. Tak przynajmniej ja to odbieram. Straszna była. To jest po angielsku, odpowiedni akcent, czyli hej, hej. Jesteśmy gotowi, dziewczęta gotowe, chłopcy gotowi? Okay. Skoro o Stanach wiem, że zdawałeś tam maturę, jak to się stało? Poszedłem tego dnia. Ściągałem, tak właśnie. Chciałem powiedzieć, że uciekałem przed maturą w Polsce. Kolega zdawał maturę w Polsce i sam może powiedzieć, ile go to kosztowało sił i nerwów. I nie znałem języka, a nie chciałem być człowiekiem, który nie zna języka. I uciekłem po prostu za granicę, żeby mi było łatwiej zdać maturę. I rzeczywiście było wiele łatwiej. I już, a teraz dodatkowo w towarzystwie mogę zawsze powiedzieć, że ja zdawałem maturę w Stanach Zjednoczonych. To brzmi tak, od razu czuję się lepszy. Od razu tak sobie na in plus dowartościowuje się. My bum 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 bum. Lubicie pana Sewicza? Ja. Powiedz coś, bo ty ładnie mówisz. Oczywiście, ja bardzo lubię pana Sewicza. Zresztą w jednej z naszych piosenek jest przedstawiony w bardzo pozytywnym świetle i to absolutnie nie przez przypadek. W ogóle szanujemy bardzo zespół Lady Punk. Uważam, że jest jeden z najlepszych zespołów rockowych w historii polskiego rocka. Ja myślę, że w ogóle dla mnie najlepszy. I inne zespoły miały lepsze piosenki, czasem pewnie jakby wziąć tak na przykład zespół Hej, to tak miał więcej fajnych piosenek, ale wolę Lady Punk. Pytam, bo wczoraj też zapytaliśmy o to pana Sewicza i powiedział, nie, pytaliśmy o wideo, czy lubi wideo. Powiedział, że lubi, mówi jak nie lubić zespołu, który o nim śpiewa. Ale fajnie. I na tym polega, drodzy telewidzowie i radiosłuchacze, na tym polega tak zwana wazelina skutecznie ukierunkowana. Ej, ale to naprawdę miło. Proszę Państwa, to nie było uzgadniane. To nie było uzgadniane, ale strasznie miło. Bardzo miło, tak. To musimy znowu o nim zaśpiewać. On kłamał. No, jest dobrze wychowany, no. Wynotowałem sobie, że z wykształcenia jesteś polonistą, że jesteś dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, scenarzystą, aktorem. Jak ty to wszystko godzisz z koncertowaniem? Ja powiem prawdę, jak to wygląda. Kiedy spojrzycie sobie na przykład na okładki płyt, to tam każdy, nieważne co zrobił, jest napisane, że jest producentem, aranżerem, kompozytorem, scenarzystą, aktorem i tak dalej. Czyli to po prostu polega na tym, że wszystkie drobne rzeczy, które się robi w życiu, trzeba wymienić i potem brzmi się, że jest człowiekiem renesansu, robiło się o wiele więcej niż się robiło. Ja po prostu postanowiłem robić tak jak wszyscy, wymieniam wszystko, co w życiu robiłem i wtedy ta wizytówka wygląda tak imponująco i po raz kolejny na tej samej imprezie mogę, po tym jak powiedziałem, że mam maturę ze Stanów, to mogę powiedzieć, że jestem, dzień dobry, Wojtek, jestem aranżerem, kompozytorem, producentem, aktorem, scenarzystą, reżyserem, aktorem jeszcze raz. To jest bardzo fajne. Ja na przykład kiedyś zmieniłem dziecko pieluchę, więc jestem pielęgniarzem, przekręciłem kiedyś zawór w domu w łazience, więc jestem hydraulikiem, położyłem kiedyś jedną cegłę, więc jestem murarzem, to w sumie tak. Nie, tak, to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że po prostu wszystkie te zainteresowania są w tak zwanym polu humanistycznym, czyli po prostu moich zainteresowań. Tak, absolutnie poważnie, Wojtku. Tak? Wojtek naprawdę jest dziennikarzem radiowym. Jestem. To muszę tak. Dziennikarzem jestem, pracowałem w radiu, pracowałem w telewizji.
byłem przez sekundę bardzo złym aktorem, ale skoro Edyta Herbuś może być aktorką, to dlaczego ja nie mogę być aktorem? To ty po trzykroć. Wystąpiłem w kilku odcinkach jakichś tam seriali, więc ja uważam, że Złota Kaczka mi się należy. Grałeś na Stadionie Narodowym. Jakie wrażenia? O Jezus Maria. Ale to jest dla mnie drażliwy temat. Gdyż... Wiem, nie strzeliłeś karnego. Ale widziałem. Sytuację. Pierwszy kwadrans meczu. Wojtek poszedł lewym skrzydłem, dograł do nogi Iwana. Iwan chciał mu odegrać piętką. Miał całą lewą stronę. Bardzo to żenująco wyglądało, ten karny. Szczerze? Nie. Tak. Strasznie, nie? Nie. Sam nieprawda. Środek. Ale co, że za lekko? Ewidentnie. Wojtek no nie strzela niepłaconych goli, po prostu. A już starszego bramkarza nie było. Jezus Maria. Nie no, bramki za małe, murawa koszmarna, akustyka beznadziejna. Nie podobało mi się w ogóle. Dobrze nie, grał, to jest klątwa. Go będę, dobrze grał. Karny się każdemu może nie To jest klątwa Stadionu Narodowego, tam zawodowi piłkarze nie strzelają bramek. Bijam się jak Maradona, może strzelę dzisiaj gola. Pytanie ostatnie, kto wygra Euro? Naprawdę? No Niemcy niestety wygrają. Polska. Czyli Niemcy. W pewnym sensie, jak oni wygrają, to wygra Polska, jak my wygramy, to tak w sumie. Dokładnie. Tak. Czyli każdą stronę wygramy my. Zamknij się.